Mojżesz mówi do ludu: dziś kładę przed wami życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. I to jest słowo, które jest skierowane do nas. Dziś jesteśmy na progu Ziemi Świętej, bo to jest słowo wypowiedziane przez Mojżesza do Izraela w bardzo konkretnym momencie, kiedy doszli do granic Kanaanu. Ale to słowo jest wypowiedziane do nas dziś. Nam jest dane żyć w Ziemi Świętej od momentu chrztu. W dawnym rycie chrztu, kiedy udzielano chrzest dorosłym, to na zakończenie otrzymywali do spożycia mleko i miód, żeby mieli to doświadczenie, że właśnie weszli do ziemi obiecanej i mogą się teraz napić mleka i miodu. Więc my od chrztu jesteśmy w Ziemi Świętej, ale Pan mówi do nas: dziś wchodzicie, dziś wchodzicie. Dziś też objawia nam swoje polecenia, prawa i nakazy. Dziś Bóg nakazuje nam żyć według przykazań. Więc nie na Synaju, gdzie zostały ogłoszone przykazania, nie na Górze Błogosławieństw, gdzie je Jezus na swój sposób przeinterpretował, tylko dziś, w tej chwili, Boże przykazania są nam ogłoszone. W tym dziś najpierw kryje się wielka szansa, przekonanie co do tego, że właśnie teraz, właśnie dzisiaj, niezależnie od tego, jak żyliśmy tydzień temu, dwa miesiące temu czy 10 lat temu, Bóg nas wprowadza do ziemi, którą nam obiecał, do świata, który nam obiecał. Że ten dar Boży nie stracił nic na aktualności, nie traci nic na świeżości, niezależnie od tego, mówię, jak wyglądało nasze życie do tej pory. Bóg nie cofa swoich obietnic, Bóg nie cofa swoich darów. I dlatego zawsze nam daje właśnie nowy dzień, który nazywa się dziś, w którym wszystko można z Bogiem zacząć jakby od nowa. W każdym razie On zaczyna z nami od nowa. Jego dary przychodzą do nas z nową świeżością. Jakby dopiero pierwszy raz przychodziły. On się nie męczy tym obdarowywaniem nas ciągle i ciągle od nowa. Jedno z najpiękniejszych zdań, jakie jest zapisane w Piśmie Świętym, w liście do Rzymian, to jest to zdanie, że dary i wezwanie Boże są nieodwołalne. Nie? Nieodwołalne. Zawsze jest dziś, którym Bóg ponawia obdarowanie i ponawia też powołanie. Oczywiście to dziś jest też wielką szansą dla człowieka, że ja dziś mogę Bogu odpowiedzieć, ja dziś mogę podjąć decyzję,